drugiej przerwie czas reaktywować program. Jesteśmy w Brennej po to, by spotkać się z piłkarzem roku 2014. Brenna, czyli Janek Gawlas, z którym wyruszam na mały spacerek. Właśnie po ziemi, od której wszystko się zaczęło. A zatem zaczynamy. Janek, rok 2014 zaliczyć możesz do udanych? Jak według Ciebie oceniasz ten zakończony czwartą piłkarską galą sezon? Sezon mogę jak najbardziej zaliczyć do udanych, bo byliśmy na najlepszej czwórce i na tym turnieju, i na tym turnieju było bardzo dobrze. Tak patrząc realnie, mogło się okazać, że sezon pisze Ci na straty, no bo po górze i eliminacje w grupie, remis 2-2, tak? Z Hałcnowem, słabo weszliście w tamten mecz. No słabo, nie wiem co się stało, no ale najważniejsze, że wyszliśmy z tej grupy i mogliśmy grać na finałach. No tak, a później walka o każdą bramkę i urządziliście sobie prawdziwą, że tak powiem, wrześniowiniątek, tak? Bo Pierścisz przegrał z Wami, pamiętasz ile? Tak, 24-0 z Wami. Dokładnie, no i weszliście 4 bramki, więc zdobyli Hałcnów, to dało Wam jednak awans, tak? No tak, bardzo się cieszyliśmy potem z tego awansu. Było to stresujące oczekiwać na mecz, jak się zakończy mecz Hałcnowa z Pierścem, ponieważ my pierwsi graliśmy mecz z Pierścem. Tutaj trochę wyminiemy, tak, bo jednak pogoda nam tutaj nie rozpieszcza. Kontynuuj, tak? Przepraszam, że przerwałam. No i w stresie oczekiwaliśmy w szatni na zakończenie meczu. Mhm. Natomiast na halowym turnieju radziliście sobie dość dobrze i pokazaliście góralski charakter, tak? No, było dobrze na halowym turnieju. No i całe szczęście, że zdobyliśmy to czwarte miejsce po słabych eliminacjach. No to czyli nie na darmo nazywają Was górale, tak? No tak. Tylko chyba koncentracji zabrakło w meczu o trzecie miejsce, co? No tak, zabrakło troszkę. W ostatnich sekundach straciliśmy gola na 2-2. No i potem dogrywka, rzuty karne, no i niestety już tak karnych się nie udało. No właśnie tak jak mówiłeś, mecz jednak był właściwie uratowany w końcówce, później dogrywka i w ostatniej akcji fatalna w skutkach interwencja w obronie, tak? Faul, rzut wolny i strata gola. No a później jednak ta pełna fajerwerków seria rzutów karnych, co? Co powiesz o tym? Pełna fajerwerków, żaden zawodnik z Brennej nie strzelił swojego karnego. No, tylko jeden był wykorzystany rzut karny. No ale jednak, co czułeś jako kapitan po tym właśnie wydawało się wygranym meczu, ale na zakończenie jednak przegranym? No, czułem taką sportową złość, no ale nie zawsze się wygrywa, no i trzeba było się pogodzić z tym czwartym miejscem. No ale Jasiu, no proszę Cię, do kogo można mieć pretensje w tym wypadku? No nikogo nie, to nie obwinialiśmy, ale cały zespół wygrywa, cały zespół przegrywa, nie ma u nas takiego. No ale poczekaj, ja Ci jeszcze dorzucę ten kamyczek do ogródka. No i może trochę niechlubne sytuacje, bo przypominamy, Antek, Twój brat, nie strzela karnego, Michał Ferfecki, natomiast nie strzela, trafia prosto bramkarza, a Ty trafiasz w słupek, tak? Tak, tak. W sumie tylko Michał Rochowiak trafił, no. No, tak jak mówiłem, był tylko jeden, który strzelał rzut karny w tych seriach. A w kapitańskich porachunkach 1-0 dla Legenda z Karmensz. No tak, tak. On strzelił karnego. A co jednak powiesz jeszcze o tej akcji? No była zacięta, pełna rywalizacji. No i mówi się, że lepszy wygrywa, a nie wiem, czy w meczu w trzecie miejsce akurat Karmensze byli lepsi od nas. No ale chyba halowy turniej mimo wszystko do udanych zaliczasz, co? No tak, tak, do udanych było. Byliśmy w najlepszej czwórce w turnieju. No i dobre było. Chciałam Cię zapytać jeszcze, po halowych finałach spokój na Bosko i czas letnich finałów. Byliście tam jak, że tak powiem, rozpędzony walec, tak? Zagraliście naprawdę dobre zawody. No, turniej letni był dużo lepszy od halowego.
ogólnie lepiej nam się gra na trawie. Jesteśmy dużo bardziej siłową niż techniczną, no i wyszło to na trawie. Czyli jednak, jak mówisz, lepiej wam się grał na trawie, tak? Tak, tak, zdecydowanie. W sobotę, było jednak rewelacyjnie, ale w niedzielę właśnie finał z Buczkowicami trzeba było wygrywki wam, tak? No i znów rzuty karne. No tak, to było w półfinale akurat z Buczkowicami graliśmy. Tam trzeba było dogrywki, rzuty karne, ale na własne życzenia to potrzeba było tej dogrywki i rzutów karnych, bo wygrywaliśmy 2-0 i daliśmy sobie strzelić te 2 gole. Powiedz mi, cóż byście tak umiłowali sobie te formy rozgrywki? Powiedz mi, bo te rzuty karne to jednak... Nie wiem. No ale dobra, no przyznam, że już tutaj byliście skuteczniejsi i od niepamiętnych już czasów mistrzostwo było bardzo dobre. No tak było. Chyba to było najbliżej od ostatniego naszego triumfu. To drugie miejsce to było najwyżej do tej pory, co ugraliśmy. No to powiedz mi teraz, jeśli czego zabrakło w finale. W finale zabrakło skuteczności. No ale też nie mieliśmy takich sytuacji i pierwsza bramka padła z takiego szybkiego wznowienia z rzutu wolnego, zaskoczyli nas po prostu, no i potem druga bramka w końcówce, no i nie udało się. Pozwólcie sobie, że zacytuję, co nasi eksperci mówili. Powiedzieli tak, Brenna popełniła w tym meczu jeden błąd, to, że udawali się dotychczas straszyć rywali Gawlasem, który wygrywał niejednokrotnie akcję z tamtemu i strzelał bramki. To było za mało na Hermenrze. Zbyt pasywna gra Ferfeckiego i Sabata sprawiła, że Gawlasa kryło nawet dwóch zawodników Hermenrz, dlatego nie udało się zdobyć nawet jednej bramki w finale. Zgadzasz się z tym, co przeczytałam teraz? No, na pewno było ciężej w finale niż w meczach grupowych. Hermenrze byli silniejsi, też grali tak fizycznie jak my. No i... nie udało się nam przepchać z tymi obrońcami, oni byli dość rośli. Nas Wojtek i Michał, czy ja wiem, dobrze grali. Zabrakło takiej skuteczności. No jednak szkoda tego meczu, tak? Bo rewanż na hale się jednak nie udał. No nie udał się, jesteśmy 2-0 na tyłu, ale... może w następnych edycjach turnieju uda nam się wygrać z Hermenrzami. Na zakończenie kariery na boiskach Bosco Cup byłoby fajnie zdobyć majstra, co? No tak, fajnie by było wejść do turnieju Bosco Cup z tytułem mistrza i wyjść z niego, no ale nie udało się. No. Ale chyba udane można by powiedzieć, że zaprezentowaliście lato, tak? Za udane można powiedzieć. No tak, tak, było dobre lato. Dużo lepsze niż hala. I dużo lepsze niż zeszłe sezony. No i ty indywidualnie zostałeś właśnie doceniony jako piłkarz turnieju. No. No ale też trzeba przyznać, że byłeś naprawdę na tych finałach w niesamowitej formie. Znaczy... już taka siłka pakowałeś w tym, nie? Tak. Czy ja wiem, czy byłem aż w takiej dobrej formie. Udało się nam. Mieliśmy dobrą grupę, wyrównaną bardzo. Potem był półfinał z Buczkowicami w drugim dniu, no i w tym finale przegraliśmy niestety. Ale to mnie nie. No, to była końcówka sezonu. Już takie roztrenowanie, graliśmy na odliku, tak na luzie, nie było żadnych ćwiczeń ani nic, to fajnie. Takie roztrenowanie, to też takie roztrenowanie nasze po sezonie. Gdzie odbywa się latem wiele plenerowych imprez. Janku, po letnich finałach przyszłej wakacji można powiedzieć, że w tym roku były dla Ciebie one bardzo radosne, prawda? Tak, były pełne wrażeń, bo na początek wakacji był turniej Bosco, a potem jeszcze było zgrupowanie reprezentacji. No właśnie, reprezentacja. Słowo reprezentacja brzmi dostojnie. No tak. Jak czułeś się, kiedy dostałeś powołanie?
jakie to było dla Ciebie takie pierwsze wrażenie? Co pomyślałeś? Pierwsze wrażenie, no, że fajnie być, że dostałem powołanie, że mogę się spotkać z tymi kolegami, z którymi grałem przeciwko nim. No, cieszyłem się bardzo. Zgrupowanie odbyło się właśnie tutaj w Brennej. Może dla Ciebie to nic szczególnego, ale jakieś warunki zastaliście, tak? Powiedz mi nam coś więcej o tych... Mógłbyś nam właśnie przybliżyć te dni zgrupowania w jakiś sposób? No to pierwszy dzień to przyjechaliśmy do hotelu, zjedliśmy posiłek, tam nie wróciliśmy i poszliśmy na trening. Pod koniec pierwszego dnia było takie zapoznanie się z wszystkimi. No i drugi dzień, ogólnie przez te dni był trening dopołudniowy i popołudniowy. To można was tam piłowanie, tak? No tak, to. Dopołudniowym było bardziej takie ćwiczenia, a popołudniowym gierka. Na czym polega ta gierka? Jakoś w temacie jestem. Gierka polega na tym, że sobie gramy bez żadnych, no takie rozgrywka, no i gierka, no i granie tylko, nie? No, no to jest sobie. Chciałam Cię jeszcze zapytać, bo w atmosferze, atmosfera w kadrze, tak? To jest coś najważniejszego. Chciałam Cię właśnie zapytać o tą atmosferę w kadrze. Jak ona była? No, była bardzo dobra. Na początku, w pierwszym dniu jeszcze byliśmy tak nie zapoznani z sobą, no ale po tym jak był ten taki wieczorek, co gadaliśmy i w ogóle, no to już się zakolegowaliśmy. I... No właśnie, bo przecież Ty tych w ogóle zawodników nie znałeś, tyle co z widzenia, tak, że graliście między sobą, to jednak było to. A teraz trzeba było właśnie szybko złapać wspólny język, żeby jak najlepiej reprezentować decyzję właśnie, tak? I jak to nie udało się, czy...? No udało się, no bo wygraliśmy mecz, no to... Udało się, ale w tym hotelu też była fajna atmosfera, był też taki wolny czas, to wychodziliśmy tu na amfiteatr, bo były imprezy różne, no i... No skorzystaliście, tak? No tak, tak. Właśnie wracając do tego meczu, sam mecz dla Ciebie był jednak czymś przełomowym, tak? No i jeszcze dla Twojej kariery. No tak, bo dostałem potem propozycję grania dla Beskid Skoczów, przyjąłem ją, no i grałem w Beskid Skoczów. No to jednak jest jakiś taki zaszczyt, tak? właśnie dziś nagrywamy ten program, a Ty masz jutro mecz, słyszałam właśnie, z drzewiarzem Jasienicą, tak? No tak. No i Janku, jak udało Ci się już zaaklimatyzować ten Beskid Skoczów? No, tak, już się w pełni wtopiłem ten zespół. Mówię, nie jest fajnie. No to super, naprawdę. A słuchaj jeszcze, po tym czasie od sierpnia... Jak oceniasz właśnie ten transfer za awans dla Ciebie, szczególnie pod względem sportowym? Jak go byś ocenił? No, oceniam go, że jest to taki jakby, nie jakby, jest to dla mnie kolejny większy szczebel w mojej przygodzie na razie z piłką. Jak tam przyszedłem pierwszy raz na trening, to wychodziłem z niego zmęczony. Naprawdę jest tam większy poziom niż tu. No i myślę, że będę się rozwijał w tym sposobie. Słuchaj, chłopaki z Beskidu nie mają do Ciebie żalu takiego za tego 16 sierpnia, co? Nie, myślę, że nie, że już, że to był tylko sparring, a mecze ligowe są najważniejsze. Wróćmy jeszcze do meczu z reprezentacji z Beskidem. Jak byś ocenił ten mecz? No mecz był naprawdę w dobrej atmosferze. Były walki park, siłowy był, taki jak ja lubię. No i dobrze, że wygraliśmy go. Walka była właśnie zacięta do ostatniej minuty gry, tak? Tak, więc tak. To było. Ale się udało, tak? Zwycięstwo. No. Jak czułeś się po tym meczu? I była mała też, widziałam, w tej kontuzji, tak? Jednak... No była taka... Jeżeli właśnie tak mogę to nazwać, tak? Kontuzja. No tak? Ja wiem, czy to była kontuzja, to tak, taka szrama lekka. Czułem się na pewno zmęczony po meczu. No i zadowolony, że mój transfer jest definitywny po tym. No, a nie żal Ci, że jednak tylko ten jeden mecz zagrałeś w reprezentacji? Żal mi, jak przyjechałem do domu, to tak rozmyślałem. I że szkoda, że już nie będę mógł zagrać w reprezentacji.
I bo słyszałem, że na 20. rocznicę urodzin Jana Bosko będzie turniej, nie jeden mecz, ale turniej, no to szkoda, że nie mogę nie zagrać. No, co zrobić? Starość nie radzę, no. Jak tu jeszcze chciałem cię zapytać, jak oceniasz sens tej reprezentacji? Właśnie, tak, że taka fajna drużyna powstała i ten mecz 16 sierpnia się odbywa. Jak to byś ocenił? Według ciebie. Jest to bardzo dobra inicjatywa od księdza, bo możemy się spotkać z całej diecezji, z chłopakami, którzy też grają, no i rywalizować z innymi. No rozumiem. Wiesz co, trochę zimno się zrobiło, tak więc chyba się znowu przeniesiemy gdzieś indziej, tak? Tak, mamy spacerek. Teraz znajdujemy się właśnie w karczmie. Korzystamy z wielkiej gościnności tutejszych gospodarzy. Janku, dotychczas mówiliśmy o przyjemnych tematach, ale teraz chciałabym tak porozmawiać o najtrudniejszym fakcie, którym jest to, że kończysz jednak, kończysz karierę na boiskach turnieju naszego Bosco Cup. Smutny to fakt jednak. No jest to... Niefajna sytuacja, bo fajnie by się tam grało na tym turnieju, no i będzie trzeba go skończyć. Jesteś niesamowitym zawodnikiem. Pamiętasz może pierwszy mecz tego turnieju? Pamiętam. W której mniej więcej byłeś wtedy klasie? Pamiętasz? W czwartej klasie szkoły podstawowej. O, taki malutki. Przypuszczałeś w tamtym dniu, to był 28 stycznia, tak? Że ten turniej będzie tak wyglądał? Nie zdawałem sobie sprawy, że to się tak rozwinie. No tak, jednak faktycznie nasz turniej Bosco Cup dość się rozwinął od tamtego czasu, przyznasz. No i tak sobie rozegrałeś 11 finałów, 35 meczy, zdobywając 18 bramek. A tutaj teraz już licznik się niestety zatrzymał. No niestety. Zatem będziesz wspominał nasz turniej Bosco Cup pozytywnie, czy jakoś? Na pewno będę pozytywnie wspominał, bo jak już mówiłem, fajnie mi się grało. Jest to bardzo fajny turniej. No i trochę jest smutek, że trzeba już kończyć. Prośba, może byś się podzielił z nami takim jednym wspomnieniem, który przez ten czas, jaki był według ciebie najpozytywniejszy. Jeden taki moment, motyw. Pamiętasz może coś takiego? Pamiętam dużo takich sytuacji. A mamy czas. No to fajne są takie wspomnienia, jak byłem jeszcze w tej podstawówce, jak graliśmy jeszcze, pamiętam, Marek, Łukasz grali z nami, to chyba drugi turniej, albo trzeci, ze Starą Wsią, tam rywalizowaliśmy każdy mówił, że jesteśmy faworytami, a przegraliśmy swoje mecze i my i Stara Wieś. No i nie wyszliśmy, wtedy chyba 3 dni wygrała cały turniej. Rozumiem. No i to jednak takie wspomnienie zostało w tobie, tak? Chciałam cię zapytać właśnie, że jednak wstąpiłeś do tego turnieju naszego Bosco Cup. Co cię tak ciągnęło do tego? No, pasja do gry w piłkę. Jednak ta pasja przeważyła nad wszystkim, tak? No. Jest coś, przez co można było uważać, że Bosco Cup jest wyjątkowe? No. Według ciebie. Jest wiele takich rzeczy. To jest jak już każdy, znaczy każdy, wiele osób mówi, że to jest, ten turniej jest lepiej przygotowany niż Mistrzostwa Polski albo inne turnieje takie. Rozumiem. Wiesz co, jest właśnie taki fakt, który mnie zawsze zastanawia. Jak wy, zawodnicy, czujecie się, kiedy na finałach tak, wiesz, publiczność i tak dalej, wychodzisz w mecz i w akompaniamencie takiego hymnu. Chciałam cię zapytać, co wtedy czujecie wy jako piłkarze? Ja tego nie mogę doświadczyć, tak? Chciałam cię zapytać o to.
To na początku na pewno jest lekki stresik, no ale jak się mecz rozwija, co minuta jest coraz to dalsza, no to stres przestaje, zapominamy o nim i gramy to, co umiemy. Jeszcze na sam wejście właśnie, jak wchodzicie, czy jakoś adrenalina w was się powiększa, jakieś, nie wiem, czujecie coś takiego wyjątkowego, jak wychodzicie? Czy jednak to jest zwykłe po prostu wyjście, albo idę zagrać? Nie, taka chęć, że chęć wygranej, chęć strzelenia gola. A trema jest wtedy jednak, jak wychodzisz? Lekka jest, ale jest coraz to, jak się mecz idzie dalej, to ona przestaje i tylko myśli się o wygranej. Janku, kiedyś usłyszałam, jak ktoś powiedział, że finały dla was, zawodników, to taka, jakby to powiedzieć, ziemia obiecana. Zgadzasz się z tą opinią, czy coś byś zmienił w niej? Zgadzam się, ponieważ są eliminacje, trzeba przez nie przejść, no a nagrodą jest udział w finałach. Mhm. A jak ty zestawiłbyś eliminacje z finałami? No, eliminacje na pewno są na niższym poziomie rozgrywane. Finały. Na finałach są jeszcze najlepsze zespoły, które się zakwalifikowały. No i bym tak to nic nie zmieniał. Ja rozumiem. Ty jako ministrant uważasz fajnie, często właśnie używałeś tego słowa, że fajnie, bosko, tak, jest fajne. Właśnie chciałam zapytać, czy ty jako ministrant uważasz, że taki turniej fajnie, że jest organizowany? No, uważam, że jak najbardziej, bo jest to forma takiej rozrywki dla ministrantów, pokazania swoich umiejętności i tak dalej. A jaki wpływ ma na was, ministrantów, takie rozgrywki sportowe? Co to w was rodzi, że tak powiem? Rodzi chęć rozwijania swoich pasji, nie tylko służenia przy ołtarzu, ale też, że można grać w piłkę, chodzić do klubu, no i rywalizować z innymi drużynami. Czyli ma to jakiś sens dla was, że jednak jest coś takiego organizowanego? Ma. Janku, wiesz co, mam jeszcze takie trudne jak dla ciebie pytanie, a raczej zadanie. Bo wiesz, można tak powiedzieć, że jesteś ikoną turnieju naszego Bosco Cup. I jakbyś zachęcił innych ministrantów z różnych parafii, teraz do kamery, jeżeli byś mógł, żeby wzięli udział w tym turnieju i dlaczego warto grać w Bosco Cup? W Bosco Cup warto grać temu, że można wygrać różne fajne nagrody. Jak się już wygram, jak się już zakwalifikuję do następnej czwórki, to jest gwarantowane jakaś nagroda, czy to wejście do kina, czy koszulki, czy jakieś inne ciekawe rzeczy. No i dla samej takiej satysfakcji, że można grać, strzelać gole, no i... No, czyli jednak będziesz motywował dalej, tak, w swojej parafii również. Tak. I z innych, żeby też akurat przychodzili na to bosko, że jednak warto? Warto. Zachęcam w swojej parafii do tegorocznego turnieju halowego. No, zgłosiło się 11 zawodników chcących grać, no ale regulamin przewiduje 8, no to będą musieli sobie oni sami wyselekcjonować, który będzie z nich grał, a który no niestety będzie musiał poczekać na następny sezon czy na letni. Rozumiem. Dobrze, zatem Janku, jeszcze raz gratuluję tych wszystkich sukcesów w poprzednim sezonie i bardzo się cieszę, że Bosco Cup miało w twoim życiu takie znaczenie, tak? Że jednak w swojej historii miało takiego zawodnika jak ty. Mam nadzieję, że będziesz się może pojawiał na naszych turniejach, z czego ci bardzo życzę, żebyś znalazł jednak dla nas czas. Na pewno się będę pojawiał. Planuję przyjechać na finały zimowe czy też letnie. Tak jako popatrzeć, jak inni sobie radzą. No. Poprzypominać sobie, jak ty kiedyś grałeś, tak? Tak. Dobrze, to na tyle dzisiaj. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Za ten krótki spacer, tak? I wizytę tutaj.
więc Państwu dziękuję już za wspólnie spędzony czas, a ja dziś po raz pierwszy spacerowałam na naszej alei, a spacerowaliśmy z Łukaszem w roku 2014 i Janem Gawlasem. My jeszcze tutaj na chwilkę zostaniemy, a Państwu już dziękuję serdecznie i do zobaczenia w kolejnych naszych programach. Z Bogiem! Za Księdzem Boską, ja i Ty, za Księdzem Boską, noga w nogę, za Księdzem Boską i... Na nogi załóżmy buty umartwienia, niech bije z naszych serc. W swych dłoniach zanieśmy młodzieńcze marzenia, niech miłość wypełni życie Twe. Za Księdzem Boską, noga w nogę, za Księdzem Boską.